Ciao belli, jestem Mateo Brunetti, witajcie w Mangia Mangia. Dzisiaj mam dla was niesamowicie fajny przepis. Chyba jeden z najbardziej popularnych na moim Instagramie. Jest to ciasto marchewkowe, które we Włoszech nazywamy torta Camilla. Pokażę wam, jak zrobić dużą wersję, małą wersję, która mi przypomina porcje, które jadłem w dzieciństwie. I to jest przepis troszeczkę bardziej potuningowany niż ten na Instagramie, czyli w sumie tak do koloru do wyboru, nawet jeżeli w sumie kolor tylko jeden, pomarańczowy, smak marchewkowy ze zapachem pomarańczy. Super łatwy przepis, bierzmy się od razu do roboty. Pierwsze co zrobię, to wziąć moją maszynę tortur i wrzucić 250 gram obranych marchewek. Nie pozwólcie żadnej marchewce uczekać. Blenduję cały czas, się stanie taka po prostu pasta i roztrząsam tym blenderem, bo czasem marchewka się przykleja do brzegów. Wlewam 150 gram oleju roślinnego, czyli na zwyklejszy olej, którego możemy znaleźć w supermarkecie. Blenduję dalej, aż z tej marchewki stanie piękny kręt. Zobaczcie, jaki pomarańcz, a jednak to marchewka. A wszelkie informacje, to 250 gram marchewki to są po prostu dwie średnie marchewki, które obrałem i obciąłem końcówki. Natomiast resztki marchewki, to jeżeli dobrze ją umyliście, to możecie dać do szczoteczki i używać potem do jakiegoś bulionu, wywaru, zupy lub cokolwiek chcecie. Czas na suche składniki. Biorę miskę, biorę sitko i dodaję 250 gram normalnej mąki, bo w sumie nie znam nienormalnej. 100 gram mąki migdałowej, a jeżeli ją nie macie, to możecie zblendować 100 gram migdałów bez skórki. 18 gram proszku do pieczenia, szczypta soli. I przeszewać przez sitko wszystkie te proszki, aby nie zostały żadnych grudków, a jeżeli zostaną grudki, to po prostu ocierać je ręką o sitko. Biorę teraz dużą michę, a jeżeli macie małą, to sorry, no jest potrzebna duża. I dodaję do niej 3 całe jajka, całe to znaczy bez chrupki, chyba że lubicie chrupką nutę w czeszcze. 80 gram słodkich kryształów, czyli cukier. I miksuję całość, aż będzie taka puszysta konsystencja jak poduszka, ale raczej bym nie polecał na nią spać. Dodaję do tej masy teraz moją pastę marchewkową, kulka pachnącego świeżego pomarańcza prosto z Polski i na dodatek jeszcze sok z tego pomarańcza, którego wyciska moimi bicami, których raczej nie mam. Miksuję całość na tyle, aby się po prostu składniki połączyły i dodaję 1/3 moich proszków. Mieszam od dołu do góry, aby ciasto dalej pozostało puszyste. Dodaję kolejną część moich proszków i znowu mieszam od dołu do góry. I w sumie to samo co wcześniej. Do tego ciasta będę używać foremkę, która ma 22 cm, ale jeżeli macie leciutko mniejszą, no to nic nie szkodzi, nadal będzie ona dobra. I smaruję ją kawałkiem masła, by potem było łatwo ją wyciągnąć z formy. Wlewam do formy poprzednią masę i daję do piekarnika na 180 stopni na 40-50 minut. A jeżeli macie ochotę zrobić mniejsze porcje, to możecie użyć foremki do muffinków i wypełnić je do połowy i też dać do piekarnika. Wiadomo, będą się piec troszeczkę mniej, tak około 10 minut mniej. Wyciągam z piekarnika gotowe ciasto, wyciągam też mniejsze, maluszenkie ciasteczka i zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jakie pomarańczowe, jakie aromatyczne. Jeszcze troszeczkę cukru, pudru do dekoracji, do smaku i bum, macie słynną włoską torta Camilla, która przypomina mi dzieciństwo, która będzie smakować dużymi, małymi. Zobaczcie też, jakie piękne ujęcia, które sam robiłem, a teraz czas to spróbować. I jest po prostu pycha. I zobaczę też, jak ślicznie wyszły te mniejsze porcje. Dotarliśmy do końca tego przepisu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że go zrobicie w domu. Skomentujcie tutaj pod spodem, jakie inne dania byście chcieli, abym zrobił. I do zobaczenia do następnego odcinka. Ciao!